Nowy Testament. Królestwo Niebieskie. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swym tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni mojego Ojca. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Panie, kiedy widziałam cię chorym lub w więzieniu? Nie dawałem ci jeść i nie poiłem cię, panie. Ja też nie, panie. Nie widziałem twojej twarzy nigdy wcześniej. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie to uczyniliście. Słyszałeś? Słyszałeś? Cicho bądź. Naprawdę, to mądry człowiek. Wiedziałam, że się z nim zgodzisz. Nie mówiłam, Dawidzie? Jak możesz nazywać go mądrym? Nic nie robi, tylko powtarza te historyjki. Siewcy, ziarna, błądzące owce, opowiastki dla dzieci. A może mamy w nich odkryć jakieś inne znaczenie? A może nie? Tak, to prawda. Te historie mówią o czymś głębszym, o tajemnicy Królestwa Bożego. Jeśli ktoś ma wyjaśnić tajemnicę Królestwa Bożego, to niech to będą nasi rabini. Uciszmy się. Jezus będzie przemawiał. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Królestwo Boże podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy jego ludzie spali, zjawił się nieprzyjaciel. Nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Nie wiem, jak to się mogło stać, panie. Posialiśmy dobre ziarno, najlepsze. To nie twoja wina, przyjacielu. Nasz wróg to sprawił. Chcesz, żebym zebrał chwast, panie? Nie. Żebyś, zbierając chwast, nie wyrwał z nim razem i pszenicy. Pozwól obojgu rósć aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie.
pszenicę zaś zwieście do mego spichlerza. Wiem, już wiem. Pszenica to dobrzy ludzie, a chwasty to... A więc widzisz sens w tych bzdurach. Czy tak? Chyba tak. Ja... Tak mi się zdawało. A ty? Ten człowiek głosi bluźnierstwa i obrzydliwości. Uważajcie, wy wszyscy. Chodź, Jeremiaszu. Powiedziałem, idziemy, Jeremiaszu. Ale... Chodź szybko, albo zostaniesz wykluczony z synagogi. Na zawsze. O. Już idę. Już idę. Chyba nie chciałeś tam zostać, prawda? Pewnie, że nie. Ale tak przyjemnie dziś na dworze. Rozumiesz, takie świeże powietrze. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Dalej. Królestwo niebieskie podobne jest do kupca poszukującego pięknych perł. Wszystko, co mam, sprzedam wszystko, co mam. I największy kupię skarb. Jedyna to perła ten, cenny skarb, jest kluczem do nieba bram. Cenniejszy niż wszystko to, co znam, droższy niż złoto skarb. Droższy niż złoto skarb. I choćbym wielki majątek miał, oddam wszystko to, co świat mi dał. Bogactwa, przyjemności zbiorę więc, zamienię na jedną cenną. Co znam, to popiół i proch, poznałem prawdziwy skarb. Klejnotów czar nie da szczęścia mi i nie spocznę, aż zdobędę ten droższy niż złoto skarb. Ja... Muszę już iść. Ale Dawidzie, on jeszcze nie skończył. Nie chcę tego dłużej słuchać. Dawidzie, co ci jest? Oddać wszystko, co mam? On tego chce. Więc mam sprzedać wszystko i iść za nim? Czekaj, wiesz, że jego słowo jest prawdą. Ciężko pracowałem, Saro. To 10 lat mego życia. Moja praca. Praca to moje życie.
i jest warta więcej niż Królestwo Boże? Jest wielu powołanych, ale niewielu wybranych. Nie. Nie mogę. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Dalej, Królestwo Niebieskie podobne jest do 10 panien. 5 z nich było mądrych, a 5 głupich. Masz rację, Leo. Zapomniałyśmy oliwy do lamp, ale to nieważne. Nie rozumiem, po co zabierałyśmy te lampy. Nie potrzebujemy ich, gdy świeci słońce. Mówię wam, czasami na pana młodego trzeba długo czekać. Czasami? Nie przejmuj się tak tym, Leo. Będzie dobrze. Wyruszymy na wesele po zachodzie słońca. Po zachodzie? Ha, czy to nie za późno, panie? Chcę, by wszyscy goście zdążyli się stawić na przyjęcie. Nie musisz się o to martwić, Judo. Całe miasto już czeka, by wziąć udział w twoim weselu. A może on już przeszedł? To niemożliwe. Byłyśmy tu przez cały dzień. Nie wiem jak wy, ale ja muszę się chwilę zdrzemnąć. Obudź nas, gdy pan młody przyjedzie. Pan młody przybywa! Pan młody przybywa! I zaprasza na przyjęcie weselne! Pan młody przybywa! I zaprasza na przyjęcie weselne! Nie mogę! Spójrz! To on! Chodźcie wszyscy na przyjęcie weselne! Chodźcie wszyscy! Pan młody przybywa! Pan młody przybywa! Idźcie na przyjęcie weselne! Pan młody przybywa! Pan młody przybywa! I zaprasza na przyjęcie weselne! Pan młody przybywa! Pan młody przybywa! Pan młody przybywa i zaprasza na przyjęcie weselne! Pan młody przybywa! Pan młody przybywa! Pan młody przybywa! Idźcie na przyjęcie weselne! Pan młody przybywa! Pan młody! Przybywa! Idźcie na przyjęcie weselne! Pan młody przybywa! Pan młody przybywa i zaprasza na... Pan młody przybywa i zaprasza na przyjęcie! Idźcie na przyjęcie weselne!
pan młody! Przybywa pan młody! Przybywa, zaprasza na przyjęcie! Na przyjęcie! Pan młody! O, twój posłaniec już od samego rana przemierza miasto wzdłuż i wszerz, panie. Czy jesteś pewien, że wszyscy go usłyszeli? O, nie ma wątpliwości. Wiesz, nie chciałbym pominąć żadnego z mieszkańców. O, nie. Dotarliśmy do każdego. A więc dobrze. Jedźmy na wesele. Pan młody, przybywaj i zaprasza na przyjęcie weselne. Pan młody przybywa i zaprasza na przyjęcie weselne. Już tu jest. Szybko, przyjęcie już się zaczęło. Czekaj! Zaczekaj na nas! Chodź tu, daj mi trochę oliwy. Strasznie tu ciemno. Ale wtedy i mnie zabraknie. Lea! Mówię ci, chodź tutaj! Przykro mi, Simono. Chciałabym ci pomóc, ale muszę się śpieszyć, bo nie wejdę na wesele. Idźcie do handlarzy! Kupcie sobie oliwy! Szybko! Możemy zaczynać. O, panie, stajemy Juda, przed tobą. Kto tam? Przyjaciele! Poznajesz? Czy ja was znam? Podnieście lampy, żebym was zobaczył. Ale... nie mamy oliwy! Nasze lampy zgasły! Jesteście moimi przyjaciółmi? I nie przyszliście, gdy was wołałem? Chodź, Judo, już pora zaczynać. Wybaczcie, ale nie znam was. Czuwajcie zatem, bo nie znacie dnia ani godziny, w której Syn Człowieczy przyjdzie. Przyjdźcie znów jutro, aby posłuchać nauk Jezusa. Panie, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? Nie byłoby łatwiej nauczać ich wprost? Wam, przyjaciele, jest dane poznać tajemnice Królestwa Bożego, ale im nie jest dane. Nie chcesz, aby cię zrozumieli, panie? Chcę, ale ich uszy są głuche, a ich oczy są zamknięte. Ale błogosławione wasze oczy i uszy, które widzą i słyszą. Ta przypowieść o siewcy, panie, jest coś, czego w niej nie rozumiem. Chodź. Usiądź koło mnie. Pewnego dnia wyszedł siewca, żeby siać. A gdy siał, jedno ziarno padło na drogę. Wiem, że ty jesteś siewcą, panie. A twoje ziarno to Słowo Boże. Ale
Co to znaczy, jedno ziarno padło na drogę? Kiedy ktoś słucha słowa o królestwie, ale go nie rozumie, wtedy przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Ziarno posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i z radością je przyjmuje. Ale gdy przyjdzie ucisk i prześladowanie, jego wiara słabnie, a on się załamuje, ponieważ ziarno nie zakorzeniło się w jego sercu. Ziarno posiane między ciernie oznacza tego, który słucha słowa, ale troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak, że staje się bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. 30-krotny, 60-krotny albo 100-krotny. I stanie się tak na końcu świata. Syn Człowieczy powie do zgromadzonych po jego prawicy: pójdźcie, błogosławieni mojego Ojca. Posiądziecie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Wersja polska, Hagi Film i Wideo Wrocław. Reżyseria Igor Kujawski, dialogi Kaja Sikorska. Produkcja Piotr Skotnicki, realizacja Jacek Kaźmierczak i Robert Maniak. Wystąpili: Adam Cywka, Aldona Struzik, Andrzej Mrozek, Andrzej Olejnik, Andrzej Wilk, Anna Kramarczyk, Bogdan Grzeszczak, Bogna Woźniak, Edyta Skarżyńska, Elżbieta Golińska, Grzegorz Wojdon, Jadwiga Skupnik, Jan Blecki, Konrad Imiela, Krzysztof Grębski, Marian Czerski, Michał Chorosiński, Miłogo Streczek, Monika Szalaty, Tomasz Lulek, Tomasz Orlicz, Wiesław Cichy, Wojciech Ziemiański, Zygmunt Bielawski. Piosenki z tekstami Ewy Aurelii Międlarzewskiej w wykonaniu Małgorzaty Kogut i Marcina Wawrzynowicza. Producent nagrań muzycznych Grzegorz Czachor. Cytaty z Pisma Świętego według Biblii Tysiąclecia, wydanie 5.